Hej, tu Marcin Osman, ale to wiecie. Prowadziłem teraz taki 40-minutowy, półgodzinny live na temat wydawania książek i zapraszam Was do obejrzenia najważniejszych merytorycznych fragmentów z tego webinaru. Wzięliśmy wszystkie elementy zbędne, jakieś tam komentarze, powitania i tak dalej. Czyli będziecie mieli gęstą merytorykę, gęste pytania i moje odpowiedzi na temat tego, jak wydawać książkę albo jakie są obiekcje na temat wydawania książek. Warto obejrzeć, także zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie. No i znowu Wam służymy, dając lepszą merytorykę za free. Tym razem o wydawaniu książek w modelu self-publishingu, ale również wydawaniu książek z wydawcą. A, nie mówiłem Wam, ale będę patrzył tak w dół, bo tu jest komputer, więc wybaczcie, że nie mamy kontaktu wzrokowego, bo patrzę w komputer. Dlaczego ludzie mają pomysł na książkę, czują wewnętrznie, że to jest to coś, ale tej książki nie tworzą, nie wydają? I padło tutaj w komentarzach takie stwierdzenie, że być może chodzi o problem ze wstydem. Więc załóżmy na chwilkę, że jest to prawdziwa obiekcja. Że ludzie nie wydają książek, nie piszą książek, bo się wstydzą. Pójdźmy głębiej, w co ci ludzie się wkręcili i czego się w ogóle wstydzą. Na poziomie ogólnym wstydzą się tego, że ktoś powie im, że ta książka była do dupy. Ale to jest gniot. Albo kim ty w ogóle jesteś, żeby tworzyć książkę? Albo moje ulubione zdanie, pytanie. Kto ci pozwolił wydać tę książkę? No i to są te główne obawy dotyczące wstydu. Albo co będzie, jak napiszę i czytelnicy powiedzą, że ta książka jest słaba? No to ja Was z tych obiekcji i wyzwań od razu uwolnię i Wam powiem, że tak będzie. Marcin, co ty gadasz? No, tak będzie. Znaczy, zobaczycie, że ludzie właśnie w ten sposób będą wasze dzieła komentować. No ale w czym niby miałoby wam pomóc to, że wam mówię, że tak właśnie będzie? Ano w tym, że odpowiednio wcześnie przygotujecie się na to. Czyli sama świadomość tego, że tak będzie, dla mnie osobiście jest bardzo uwalniająca. Bo nie ma elementu zaskoczenia. Robisz coś, robisz i dziwisz się, czemu ludzie tego nie rozumieją, nie lubią, nie chcą pomagać, promować. Albo mało tego, oni nic nie muszą robić, czemu nie są neutralni? Czyli nie potrzebujesz mieć kibiców, ale potrzebujesz mieć nie kibiców. Czyli potrzebujesz mieć święty spokój. Mówisz sobie tak, gdybym miał 100% pewności, że ta książka się spodoba i przyjmie, spoko robię. No ale żyjemy w świecie ludzi. W świecie ludzi nigdy nie ma projektów idealnych. Więc punktem pierwszym jest świadomość tego, że tak właśnie się będzie działo. I punkt drugi, co zrobić, żeby również z tych pierwszych osób, które informacje o twojej książce zobaczą, pozyskać jednego, może 5, może 10, może 100, może 1000 osób, które będą waszymi fanami, ambasadorami, polecaczami. Tymi, którzy mówią, wow, zajebiście, mega, kupuję książkę. Albo czytałem tę książkę dwie noce z zapartym tchem, no niesamowita, koniecznie musisz również tę książkę ty mieć, mój drogi znajomy. Tą drugą częścią narzędzi, które wam daje świadomość, drugą częścią jest taka techniczna, twarda rzecz. Jeżeli robisz coś, to masz w głowie sporo obaw, więc potrzebujesz tych sojuszników pozyskać. Teraz, jak tych sojuszników pozyskać? Przed sprzedażą. Przedsprzedaż polega na tym, że pytasz świata, czy jak zrobię to coś, to czy on u ciebie to kupi, ten świat, wszechświat. No i część osób mówi nie, spokojnie, masz żadnych przelewów, ale druga część świata mówi, dlaczego by nie? I przelewają ci pieniądze za twoją książkę. Nawet jeżeli teraz w to nie wierzysz. Skąd taka duża pewność u mnie? Bo tak to właśnie funkcjonuje u nas w biznesie. Robiliśmy takich testów kilkaset, nie kilkanaście, kilkaset i za każdym razem ten mechanizm działa, czyli część osób mówi, że nie kupi, część osób kupuje książkę przez sprzedaży. To jest ten punkt zaczepienia twojej motywacji, że ludzie zaufali ci już swoimi pieniędzmi. Sporo osób mówi, no ja nie potrzebuję tych pierwszych pieniędzy, bo liczy się dla mnie deklaracja, ktoś powiedział, dobra, kupię twoją książkę, wdrożę twoją książkę, albo czeka na twoją książkę, że będzie gotowa. No to skoro ktoś czeka na twoją książkę, że będzie gotowa, no to on już chce dać ci pieniądze za tę książkę, więc pozwól mu na to, aby on te pieniądze ci dał. Jeśli to w swoich głowach przepracujecie, czyli świadomość tego, co będzie wyzwaniem, uruchomienie mechanizmu przedsprzedażowego, takiego zwalidowania, czy w ogóle ta książka ma sens, czy ludzie ją kupią, powoduje, że macie dwa bardzo solidne fundamenty działania. Trzeci to taki, gdy tworzycie dzieło, które wynika z waszego doświadczenia. Z waszego doświadczenia, czyli jest wasze. Mogłoby się wydawać, że książkę można pisać o czymkolwiek. Na poziomie ogólnym jest to prawdziwe zdanie. Natomiast
czy ja będę pisał książkę o marketingu politycznym na przykład, mimo tego, że mam podstawy marketingu i potrafię sobie teoretycznie wyobrazić, jak ta książka o marketingu politycznym powinna być zbudowana. Ale znacznie mocniej czuję się w książce z tematyki biznes marketing, a nie marketing polityczny. A zatem jeżeli twoją eksperckością jest na przykład bycie w branży marketingu politycznego, no to w twojej grupie, w twoim otoczeniu już teraz są ludzie, którzy tę książkę chcą kupić. Jeżeli twoją pasją jest wędkarstwo, to już masz wokół siebie wędkarskich świrów, którzy być może będą chcieli u ciebie kupić książkę o tym, jak łowić skutecznie szczupaki w jeziorach albo pstrągi w górskich strumieniach. Czyli chodzi o skrosowanie, połączenie twoich kompetencji, eksperckości i pasji z tym otoczeniem, które wokół siebie już masz. Można oczywiście pójść w kierunku tego, że ja napiszę książkę o łapaniu motyli na łąkach i potrafię to zrobić na poziomie przedsprzedaży, ale czy mi wystarczy pasji tego projektu, jeśli ja się tymi motylami w ogóle nie interesuję? No, w długiej perspektywie nie. W krótkiej tak, ale mówimy o działaniu długoterminowo. Czyli z taką wizją długoterminowości podchodzisz również do tworzenia swoich książek. Jeśli ktoś mówi ci, twoja książka jest słaba i daje ci bardzo merytoryczny feedback, co w niej jest słabego, to biorąc pod uwagę nowe technologie, łatwość druku małych ilości nakładów książki, będziesz mógł w drugim nakładzie, w drugiej wersji swojej książki, te błędy poprawić, wyeliminować. Czyli załóż sobie, że jeśli twoim celem jest sprzedaż 10 tysięcy egzemplarzy książki, to super, ale możesz go zrobić w ten sposób, że będziesz składał 10 albo 20 zamówień na dodruk twojej książki w drukarni, zmniejszając tą liczbę egzemplarzy. I z każdym kolejnym zamówieniem będziesz poprawiał coś w tej książce. Literówkę jakoś znajdziesz, okładkę możesz nawet zmienić, dodać rekomendacje na skrzydełkach ludzi, którzy twoją książkę polecają. Ja na przykład robię tak, że w książce widać się ucieka, co jakiś czas do druku aktualizuję moje zdjęcie. To jest Marcin Osman sprzed 2 lat. Więc pewnie w kolejnym do druku damy już zdjęcie Marcina Osmana z roku 2021, żeby ta książka podążała za mną. W zeszłym roku widziałem na stoisku na konferencji książkę z pierwszego nakładu Biznes Ci Ucieka. U jakiejś tam hurtowni widocznie leżało przez latach jakiś karton z pierwszego nakładu i z dużym sentymentem patrzyłem, jak bardzo moja książka różni się od tej książki pierwszej. Nie treścią, bo też jest taka sama, a nawet nie. W tym wydaniu, chyba trzecim wydaniu, jest bonusowy rozdział o tym, jak wydawać swoją książkę w modelu self-publishingu, czyli samemu. I to jest mega fajne, że można do tego tak elastycznie podchodzić. Marta mówi tak. Jestem w trakcie pisania książki i ustaliłam sobie termin do końca kwietnia, by zdążyć ją wydać w czerwcu. Boję się panicznie, że nie zdążę, a przedsprzedaż ruszyła. Jest ponad 100 osób. Brawo Marta za przedsprzedaż. No to kilka kwestii. Po pierwsze, jasna komunikacja z swoją społecznością klientów. Słuchajcie, jestem na przykład na 80% książki. Będę musiała termin wydruku książki opóźnić o miesiąc, o 2 tygodnie, po to, żebyście mieli bardzo wysokiej jakości projekt. To jest pierwsze zdanie. Drugie, jeżeli chcecie, wyślę wam na maila 3 pierwsze rozdziały tej książki. Czyli dajesz im już coś, co oni mogą konsumować, oglądać, mieć tego wartość. No i część trzecia tej całej układanki, angażujesz ich w proces. Oni są poinformowani, na bieżąco, są ekskluzywni, wyjątkowi, są tą twoją pierwszą, najważniejszą grupą. I tak sobie z tym radzisz. Ja rekomenduję to opóźnienie premiery książki, jeśli to jest na korzyść czytelnika. Chyba, że opóźnienie wydania książki to jest prokrastynacja, że autor boi się oddać światu i będzie on tworzył w nieskończoność. To są dwa różne przypadki. Ja tutaj czuję u Marty, że chodzi bardziej o tą wersję pierwszą. Tutaj Ania pyta, jak się przygotować? Ja jestem wrażliwa na krytykę i ciężko mi się na nią przygotować. To mówiłem o tym w pierwszej części, ale też jesteśmy dorosłymi ludźmi i Aniu, ta krytyka będzie, choćbyś nie wiem co robiła, no to i tak się znajdzie ktoś, kto przychodzi, żeby ci dosrać. I to jest statystyka. Im będziesz większa, bardziej rozpoznawalna, bardziej oglądana, tych komentarzy będzie po prostu więcej. I z tym się trzeba pogodzić. I to pogodzenie się. No dobra, nie wszyscy będą mnie lubić. No i co? No nic, no. Nie wszyscy będą mnie lubić. Kropka. Nie każdemu to się będzie podobało. Kropka. To nie jest zupa pomidorowa, żeby każdemu smakowała. To nie jest dolar, żeby każdy lubił. Każdy lubi dolara. Każdy lubi swoją książkę. To jest normalne. Nie chcę firmować książki swoim nazwiskiem i promować o modelu społeczności YouTube, Facebook. Tematyka nie związana z pracą zawodową. Nie chcę ich łączyć. Załóżmy, że tutaj Andrzej pisze erotyk,
a jest programistą. Teraz jak to promować? Możesz pod pseudonimem, możesz pod swoim nazwiskiem. Budowanie społeczności jest identyczne na koncie Marcin Osman, na koncie Juliusz Werner Machulski, autor. Jeżeli jest to zmyślona postać. Na Amazonie jest bardzo dużo autorów, którzy są pseudonimami. Często ci autorzy wręcz zlecają napisanie swoich książek, ale zajmują się marketingiem tej książki. Więc nie jest wymagane to, żeby swoim pyszczkiem świecić i mówić Marcin Osman poleca. To jest mój model, ale ty nie musisz go stosować wcale. Więc są również sposoby na to, żeby nie trzeba było pokazywać swojej twarzy. Jeśli chodzi o koszty, bo sporo osób uważa, że no, wydałbym tę książkę, gdybym miał pieniądze na jej wydanie. Na przykład inwestora albo zaliczkę od wydawcy. Ale jeżeli robisz model przedsprzedaży, tak jak ci tu rekomenduję, no to ten pierwszy nakład książki opłacają twoi czytelnicy. Pierwsi. No bo masz książkę, masz już zarys albo masz sporą część, komunikujesz światu, że ona już istnieje. Część tego świata mówi, kupię twoją książkę, przelewają ci pieniądze. Tak jak w przypadku tutaj Marty, ma 100 klientów. Jeżeli każdy z nich zapłacił jej po 50-70 zł, to pokrywa koszt wydruku 1000 egzemplarzy książki. To pokrywa koszt 1000 egzemplarzy książki. I to wystarczy, żeby można było ten projekt zrobić bezkosztowo, takim perpetuum mobile, czyli na początku nie mam tych pieniędzy, ale tworzę przedsprzedaż zarys tego produktu książkowego, spływają do mnie pieniądze i to ci klienci sami sfinansowali cały projekt. Mam kumpli, którzy w ten sam sposób sprzedają nieruchomości i sprzedają dziurę w ziemi, mając na przykład 10% wartości inwestycji, a całą resztę zbierają od klientów, którzy kupili przedsprzedaży na etapie dziury w ziemi albo surowych murów swoje mieszkanie wymarzone czy dom na osiedlu deweloperskim. Załóżmy, że Marcin Osman drukuje swoją pierwszą książkę. Ona będzie miała 200 kilkadziesiąt stron i nie ma na to pieniędzy. I się boi to zrobić. To nie drukuje 1000 egzemplarzy, tylko mówię, dobra, wydrukuję sobie 100 egzemplarzy tej książki. Pytam w drukarni o wycenę, ile kosztuje wydrukowanie 100 egzemplarzy mojej książki. To musi być drukarnia cyfrowa, nie offsetowa, bo drukarnie cyfrowe drukują mniejsze ilości egzemplarzy. Przy offsetowej to muszą być już 1000, powiedzmy od 2000 w górę. No i pani w drukarni mówi, dobra, przy nakładzie 100 egzemplarzy ta książka będzie kosztowała już 15 zł jej wydruk. A wy zapytacie jej wtedy, no ile kosztuje 1000 egzemplarzy? No, 1000 egzemplarzy kosztuje 5 zł za wydruk, za sztukę. Z jednej strony 100 razy 15 zł to jest 1500 zł. No, kwota ok. Versus 5000 zł, gdzie macie o 900 egzemplarzy więcej. Ale jak się boisz, pójdź w kierunku małego nakładu, na przykład 100 egzemplarzy. Naucz się tego i oszczędzisz sporo czasu, energii i frustracji. Szczególnie na początek. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wydawcy? Czy jeśli idziemy w kierunku wydania książki z wydawcą, załóżmy, przychodzisz do Marcina Osmana i mówisz, hej, Marcin Osman, jest super, wydawnictwo jest idealne, bo pasuje tematyką do mojej książki, którą właśnie tworzę. Czy chcesz tę książkę mi wydać? I Marcin mówi tak albo nie. Jeżeli mówi nie, no to pytasz czemu nie. Nie ma przestrzeni, ma dużo pracy z innymi książkami, albo nie pasuje mu tematyka. Jeżeli mówi tak, to mówisz, dobra, chcę zrobić to z tobą, jakie są warunki. Wydawcy proponują między 7 do 15% wynagrodzenia autorskiego dla ciebie. Ktoś powie, no dobra, czyli zabierają mi 90% zysku z książki? Nie do końca, bo sami wtedy inwestują w twoją promocję, w wydruk książek, w korektę, redakcję, skład, okładki i zabierają z ciebie całe ryzyko. I to jest ten deal z wydawcą. I wydawca może włożyć książkę do szerokiej dystrybucji, że ona się pojawi w 100 sklepach internetowych albo w 100 księgarniach stacjonarnych. No ale możesz pójść w model self-publishingu, że sam być swoim wydawcą. Ale o tym mówiliśmy na początku. Więc to są całe negocjacje. Tyle. Czy są osoby, które otrzymują większe zaliczki niż 15%, większe tantiemy niż 7-15%? Tak. Czy są autorzy, którzy otrzymają, nie wiem, 200 tysięcy za napisanie książki? Tak, ale to są postacie formatu, nie wiem, Cejrowski, Wojewódzki. Takie nazwiska mi przychodzą do głowy. Co myślisz o sposobie promocji w postaci udostępniania darmowych rozdziałów przed premierą? Jeżeli tak, to który rozdział byś proponował? Mowa o książce fabularnej. W przypadku książki fabularnej proponowałbym pierwsze rozdziały, te, które wprowadzają w akcję. No to pytanie, czy twoja pierwsza część, pierwszy, drugi, trzeci rozdział
na tyle wkręcą czytelnika w akcję, niczym w pilot serialu. Czasami są piloty w postaci jednego odcinka, czasami są trzy odcinki testowe i pytanie, czy się wkręcasz to tak mocno, że nie możesz doczekać się kolejnego rozdziału. Tak bym to robił. Czy posiadanie kodu numeru jest zbędnie istotne twoim zdaniem przy wydawaniu książki, czy raczej nie ma znaczenia? Pytam o twoje doświadczenie w tym temacie. Super pytanie. Kod ISBN potrzebujecie po to, żeby mieć niższe koszty wydrukowania swojej książki. Jeżeli moja książka ma ISBN, to od razu drukarnia wydrukuje ci tę książkę z VAT-em 5%. Gdyby ta książka nie miała ISBN-u, byłby VAT 23%, innymi słowy 18% drożej kosztowałby cię wydruk. Drugim plusem ISBN-u jest to, że ona jest wpisana wtedy na listę książek i ona będzie na zawsze w bibliotekach, w rejestrach bibliotecznych na zawsze. Dzięki temu, że masz niższe koszty wydruku, bo masz niższy VAT, również możesz mieć niższą cenę książki. I dzięki temu czytelnik też płaci mniej za książkę, bo płaci za książkę, nie za podatki. To jest ogromna wartość. Przy wydaniu swojej książki za swoje własne pieniądze, jakiego rzędu kosztów mogę się spodziewać i jakich zysków? Minimalne, absolutnie minimalne koszty przy druku 1000 egzemplarzy, bo to są ilości, które pozwalają myśleć o jakimś zarabianiu. Bo przy 100 egzemplarzach no nie zarobisz. Ale przy 1000 już możesz myśleć o jakimś zysku. To są to minimalne koszty na poziomie 8-9 tysięcy. To jest absolutne minimum. Zakładam, że twoja książka nie jest książką kolorową, bo wtedy wydruk kolorowy jest wyższym kosztem, podnosi wartość takiego projektu, kosztów takiego projektu. Zyski? 1000 egzemplarzy twojej książki razy 50 zł daje ci 50 tysięcy. Przy kosztach 10 tysięcy zarobiłaś 40 tysięcy. W skrócie. Im więcej wydasz pieniędzy na reklamę, promocję, tym będzie więcej egzemplarzy, tym sumaryczny zysk będzie większy. To jest odpowiedź na pytanie a propos kosztów wydania książki i prognoz jej sprzedaży. A co do maksymalnego, nie wiem, limitu książek, które rynek może kupić, to coś takiego nie istnieje. Czyli moje książki poszło kilkanaście tysięcy na pewno, czy ponad 20 tysięcy tej książki poszło, mogło już pójść, kiedyś to sprawdzę. Na przestrzeni 6 lat. Czy wiesz, jakie są potrzeby na rynku książek dla dzieci? Pyta Marcelina Błaszkiewicz. Bardzo fajne pytanie. Ale na poziomie branży nie ma to znaczenia. Czyli ciebie powinno interesować bardziej, czy są wokół mnie dzieci i rodzice, którzy będą zainteresowani kupnem książki w tematyce ABCD. My na przykład teraz wydajemy dwie książki tak dla dzieci dorosłych, czyli książki, które będą czytali dorośli dzieciom, również z przesłaniem dla dorosłych. To będzie książka autorstwa Włodka Paprodziada, Nowe przygody krasnoludków, oraz będziemy wydawali książkę dla rodziców, Jak wychować ludzi sukcesu, autorstwa Ester Wójcicki. I to będzie komunikowane do naszych klientów, którzy mają biznesy, oglądają mnie, mają dzieci. Sam mam dziecko, więc będę też te książki czytał i edukował, więc łatwo mi jest je promować. I tak jest moje podejście, czyli w ogóle nie interesuje mnie to, co tam w tej branży książek dziecięcych się dzieje. Faktem jest to, że ludzie kupują książki dla dzieci. Skąd wiem, sam kupuję książki dla mojej córki. Ja i moja żona. Więc rynek jest. Chodzi o sprawdzenie twoich umiejętności jako sprzedawca. Czy ty będziesz potrafiła sprzedać te książki w takiej grupie? Jak myślisz, czy trzeba najpierw rozwinąć swój fanpage, Instagram fanpage, zanim wyda się książkę, będzie się ją sprzedawać? To pomaga. Nie jest to niezbędne. Możesz to robić równolegle. Też pokazujemy w kursie na platformie chcezostać.pl, co trzeba robić, aby ta społeczność chciała od was kupować. Bo tą społeczność już macie wokół siebie. Wy ją już macie, ale tego sami nie doceniacie. Więc to jest właśnie to zwrócenie uwagi na to, że hej, masz tę społeczność już. Mam społeczność, ale ją masz. To jest taka roślinka, która rośnie, jak ją będziesz podlewać i dokarmiać. Będzie wielkie drzewo. To wymaga czasu, ale tak właśnie się dzieje. Czy ktoś jest no-name'em w social mediach, ma szansę sprzedać swoją książkę efektywnie? Jak najbardziej tak. Bo albo może tą sytuację zmienić, stać się name'em, może użyć czyjejś społeczności, może użyć reklamy internetowej, przed Facebook Adsów do promocji książki, gdzie wtedy kupujesz zasięgi, a nie generujesz je organicznie. Jak najbardziej tak. A co myślisz na temat redakcji książki, w sensie człowieka, który sprawdza tekst i poprawia, czy to jest konieczne, opłacalne i na jakie poprawki można się zgodzić lub niekoniecznie? Nie musisz się na żadną poprawkę zgadzać, to jest twoja książka. Ale na pewno potrzebujesz zewnętrznego oka, spojrzenia na twój tekst. Będąc tak bardzo w tym tekście, nie wyłapiesz błędów, subtelności, jakichś dziwnych rzeczy dla ciebie oczywistych, na przykład skrótów myślowych, a redaktor zewnętrzny da ci perspektywę czytelnika,
i takie błędy wyłapie. Czy powinna nas interesować jakaś sytuacja w danej dziedzinie, w danej branży, jak na przykład w segmencie książek dziecięcych, bajek? Myślę, że nie. Czy mnie interesuje odpowiedź na pytanie, czy rodzice kupują książki dla dzieci? Tak. Czy kupują każdy rodzaj książek? Od tych durnych po super mądre, od animowanych po czarno-białe, ze skakującym słonikiem, chowającą się stonogą, pluszate, kolorowe, tekturowe, makulaturowe? Tak. Kluczowe pytanie jest takie, jakie ja będę potrafił książki mojej grupie sprzedać? Dlatego Marcin Osman nie robi poezji, bo sam poezji nie znam, nie czytam. Nie robię poradników wędkarskich, mimo tego, że to jest moją pasją, ale to jest to zbyt mała pasja, żeby w tę stronę pójść. Moją nadrzędną pasją jest biznes. Dlatego wszystko, co robię w wydawnictwie, dotyczy książek z tematyki marketing, biznes, pieniądze. Książka Kreatywność na zawołanie, dla każdego, kto mówi, że on nie jest kreatywny. I dla każdego, kto się wstydzi i boi, książki Pressfielda, dokładnie trzy. Wojna sztuki, podróż twórcy, jak tworzyć narrację i podróż bohatera w twojej książce. No i obowiązkowa lektura, nikt nie chce czytać twojego gówna. Dlaczego tak jest i co możesz z tym zrobić? Jaka tematyka psychologiczna byłaby dobra do wydania własnej książki? Zapytaj Agnieszka o to swojej społeczności, swojego otoczenia. Zaproponuj im na przykład trzy książki, gdzie będziesz miała... Wyobraź sobie trzy kartki A4. Trzy strony A4. Napisz na jednej opis jednej książki, drugiej, trzeciej, pomysł na tę książkę. I zapytaj, czego wszechświat wokół ciebie chce? Twoi znajomi, klienci, twoja społeczność. To ci da kierunek tego, co jest najbardziej przydatne. Czyli masz książkę swoich trzech obszarów, zajmujesz się, nie wiem, psychologią, więc mówisz o takim podejściu, o takim podejściu, o takim podejściu, o takim podejściu, o takiej formie, o takiej metodzie i patrzysz, co od ciebie ludzie najbardziej ciągną, co najbardziej wywołuje w nich emocje czy entuzjazm. Czy są jakieś platformy lub strony, które polecasz do przedsprzedaży? Teraz będzie szok i jak to mówię, to ludzie mówią, że jestem bezczelny i tak pyskuję. Te platformy to Facebook, Instagram, YouTube, mailing, TikTok. To są platformy do robienia przedsprzedaży. No ale jak zbierać płatność? Podając numer konta. To jest tak proste. Czy aby sprzedawać samemu książkę, muszę mieć zarejestrowaną działalność? Nie pamiętam tej kwoty zwolnionej od obowiązku założenia działalności. To jest chyba około 3000. A trzeba to sprawdzić z księgową albo po prostu pisząc w internet. Ta kwota zwolniona, dopuszczona kwota zarabiania pieniędzy bez konieczności zakładania firmy. No ale jeżeli chcesz wydać książkę sama, no to założenie firmy przecież nie jest problemem. Są mega niskie koszty przez pierwsze 2 lata prowadzenia biznesu versus w formie działalności gospodarczej, więc nie jest to żadne zagrożenie. Wiele osób się boi założyć firmę. No ale jak masz chęci, projekt, przedsprzedaż, no to czemu niby nie zakładać firmy? Dzięki za spędzony czas. Już wiesz, w jaki sposób wydawać swoją książkę. A jeśli nie, to dawaj znaka. Chętnie pomożemy, doradzimy. Do zobaczenia w kolejnym materiale.